Codziennie rano dostawcy Lidla dbają o to, aby dostarczyć Ci świeże mięsa i wędliny najwyższej jakości. A w tym tygodniu w promocji: kapusta pekińska 1 kg tylko 99 groszy. Oliwa z oliwek tylko 13,99. A w ten czwartek serwetki świąteczne 20 sztuk w komplecie tylko złoty 99. Lidl jest tani! Tradycyjnie wyśmienita, polskim smakiem serce chwyta to Superomana. Na letnisku, w blokowisku czy w schronisku, więc poproszę dziś Superomana. My kochamy te kluseczki, pomidorki, gulasz, barszczyk. Tradycyjnie palce lizać, pyszne polskie Amino, tradycyjnie polskie smaki. Z wami od 40 lat Superomana. Się z rozwianym włosem. A ja sobie jeszcze popatrzę w niebo na te piękne obłoczki. Ach, jacy jesteśmy szczęśliwi, nic nie musząc, nie martwiąc się o pieniądze. Jak to pięknie być jeszcze studentem, drwić z kłopotów, beztrosko żartować. Ach, kochanie, tak właśnie jest. Możemy patrzeć w niebo i biegać boso po trawie. Mamy mnóstwo czasu, nie troskamy się zbytnio, a w głowach nam pstro. Misiu? Słucham cię, kochanie. Misiu. Słucham. Misiu. No co, słyszę cię. Odsyć te kartofle i podkurzaj. Nie uważasz, że zmieniliśmy się dość mocno po studiach? Nie po studiach, tylko po ślubie. Ludzie zawsze się zmieniają po ślubie. Na lepsze. No tak, na przykład ty urosłaś. I tak byłam śliczna. No, byłaś. A ja się nie zmieniłem w ogóle. Nadal nie chce mi się odcydzać kartofli i nadal mi się nie chce odkurzać. Zmieniłeś się, zmieniłeś. Tylko wąsy nadal masz zajebiste. Mhm, dobrze wiedzieć. I dlatego odkurzysz i odcedzisz kartofle, bo przyjdzie wieczorem Daniel, a on nic innego nie je. Do widzenia. Aha, i przepraszam za to, że byłam taka niedobra i tak nakrzyczałam na ciebie w tej knajpie za te reklamy. Nie powinnam była, nawet jeśli nie masz racji. Tak? Stary, jest sprawa. Co, jaka sprawa? Sprawa nagła. Usiądź lepiej. Sam jesteś? No, ona gdzieś poszła. To lepiej bierz dupę w troki i działaj. Słuchaj, widziałem z daleka twoją żonę dzisiaj w Carrefourze. Nie podszedłem do niej, bo ona stała... No streszczaj się, o co chodzi? Ona stała przed telewizorem i patrzyła, słuchaj... Na co? Na reklamę odrzutowca. Wiesz, ile pali ten samochód? Nie wiem. 20 litrów na 100 kilometrów. Wiesz, jakie to obciążenie dla naszej kieszeni? Za tyle benzyny, ile przejechałeś i ile teraz zużyjemy do domu, to byś kupił sobie samochód, co mniej pali, a ten byś sprzedał. To nie jest po prostu samochód, tylko prezent od wuja. Prezentów się nie sprzedaje. No to możemy go zostawić pod domem, żeby wujo wiedział, że masz, a na takie jeżdżenie kupiłbyś jakiś bardziej sensowny. Mhm, może taki, jaki zobaczysz w najbliższej reklamie, co? Oj, cicho. Co, już nie robisz scen, jak ci się o reklamach mówi? Nie. Pomyślisz, że trzeba było tego, żebyś jechała do Kaliningradu kupować tupolewa. I żebym musiał cię stamtąd ściągać i uciekać przed wściekłym cyganem jeszcze. A wiesz, że ja już kupiłam ten samolot przez Allegro? Mam przelać pieniądze na konto, a ten cygan ma mi go przysłać paczką ekonomiczną.
to mu nie przelejesz pieniędzy i ci nie przyślę. No i co będzie? No i nic. Dostaniesz negatywa. Zresztą myślisz, że ten cygan wysłałby ci samolot paczką ekonomiczną? Babcia mnie kiedyś straszyła, jak coś zbroiłam, że przyjedzie cygan czarną Wołgą i mnie porwie. Ale ten nie przyjedzie.